chodzi o leki, chodzi o dopłaty do leków, chodzi o tą wielką niepewność, która została dzisiaj wprowadzona poprzez podjęte w bardzo szczególnym momencie, bo w czasie świąt decyzje, które dla bardzo wielu ludzi, bardzo wielu chorych oznaczają poczucie zagrożenia, bardzo daleko idące poczucie zagrożenia co do ich zdrowia, co do dalszych możliwości leczenia. To jest sytuacja w jakimś sensie niebywała. Niebywałe, skandaliczne i powiem więcej, podłe jest szukanie w tej chwili oszczędności wśród najsłabszych, znaczy wśród chorych ludzi, z których większość znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Jeżeli w Polsce dzisiaj trzeba szukać oszczędności, to naprawdę gdzie indziej. To po pierwsze. Po drugie, nie może być tak, żeby minister zdrowia w tej sytuacji milczał. My, to znaczy dokładnie przewodniczący naszego klubu parlamentarnego Mariusz Błaszczak, a także pan doktor Piecha, zwołujemy Komisję Zdrowia po to, żeby jeszcze przed 1 stycznia pan minister Arłukowicz mógł być tam zaproszony i żeby był zmuszony do tego, żeby coś w tej sprawie powiedzieć. Mamy, powtarzam, do czynienia ze skandalem i to z takim skandalem najwyższego stopnia, bo trudno wyobrazić sobie coś groźniejszego w normalnie funkcjonujących warunkach pokoju kraju niż sytuacja, w której ciężko chorzy czują się zagrożeni i bardzo prawdopodobne, że rzeczywiście są bardzo poważnie zagrożeni. Tutaj mówię o ludziach, którzy chorują na cukrzycę, o ludziach, którzy chorują ze względu na dokonane przeszczepy. Krótko mówiąc, chodzi o sprawy bardzo poważne. Oczekuję tego, że minister wyjaśni, co się w gruncie rzeczy ma stać, w jaki sposób mają być zabezpieczone interesy chorych, a w szczególności ciężko chorych, ludzi, których życie jest zagrożone w tej nowej sytuacji. No proszę pamiętać, że bardzo znaczna część chorych, a chorują na ogół ludzie starsi, bardzo często emeryci, po prostu nie ma na to, żeby zwiększyć swoje wydatki na lekarstwo. Po prostu fizycznie tego nie ma. Nie ma takich pieniędzy. I tutaj państwo musi na to reagować. I powtarzam, szukanie akurat tam oszczędności, gdzie w Polsce mamy wielkie grupy społeczne, przedsiębiorstwa, które mają naprawdę bardzo dużo pieniędzy, to jest coś niesłychanie wręcz trudnego do zaakceptowania. Powiedziałem, jeszcze raz powtórzę, podłego.